Żyrardów to 40-tysięczne miasto położone 45 km od Warszawy, w którym rewitalizacja jest postrzegana nie tylko jako szansa na modernizację zaniedbanej infrastruktury, lecz również jako impuls do społeczno-gospodarczego rozwoju. Proces zmian w zakresie rewitalizacji wiąże się zawsze z kosztami. Modelowa rewitalizacja miast ma pokazać i nam, i innym, skąd wziąć na to pieniądze. W celu wsparcia mieszkańców i innych lokalnych podmiotów w ich działaniach inwestycyjnych, gospodarczych i społecznych miasto wykorzysta specjalny fundusz rewitalizacji. Fundusz składać się będzie m.in. z dotacji na remont budynków zabytkowych. Kolejnym narzędziem będzie inicjatywa lokalna skierowana do mieszkańców i na ich rzecz, gdzie będzie można realizować projekty zarówno infrastrukturalne, ale także społeczne. I cały program współpracy z organizacjami pozarządowymi, które będą działały na rzecz mieszkańców, w szczególności tych mieszkających na obszarze rewitalizacji miasta Żyrardowa. W ramach programu szkoleniowego odbyły się warsztaty z rewitalizacji. Dzięki tej prostej i praktycznej wiedzy zamierzamy przystąpić do pisania projektów. Zamierzamy korzystać ze środków unijnych na własne indywidualne projekty oraz zamierzamy skorzystać z programów partnerskich w ramach tworzonego gminnego programu rewitalizacji. Najważniejszą częścią obszaru rewitalizacji jest XIX-wieczny kompleks mieszkalno-fabryczny stanowiący pomnik historii. Na tym obszarze zaplanowaliśmy i realizujemy szczególne działania. Należą do nich modelowe podwórko, remont ulicy Lniarskiej oraz katalog powtarzalnych projektów stolarki okiennej. Działania mają ułatwić życie mieszkańcom, ale również mają pogłębiać ich wiedzę o wartości zabytkowego zespołu. Doświadczenia miasta Żyrardowa w rewitalizacji pokazują, że ciężko jest prowadzić ten proces bez zaangażowania mieszkańców. Organizowaliśmy warsztaty urbanistyczne, spotkania z mieszkańcami, gdzie najpierw wspólnie wypracowywaliśmy koncepcję, a następnie wykonawca ją dopracowywał. Jednym z celów rewitalizacji jest aktywizacja potencjału żyrardowskich organizacji pozarządowych. Służy temu konkurs mikrograntowy. Zasady realizacji konkursu były bardzo proste. Aktywizacja zasobów ludzkich zamieszkałych na terenie rewitalizacji. Stowarzyszenie przygotowało 3 mikrogranty. Te 3 mikrogranty zostały wybrane do realizacji. Obejmowały one zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Modelowa rewitalizacja miasta Żyrardowa i rozpoczęte procesy w ramach tego projektu pozwalają mi patrzeć optymistycznie w przyszłość. Myślę, że razem z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi te procesy skutecznie na terenie miasta Żyrardowa w najbliższym czasie już będziemy wdrażać. Modelowa rewitalizacja miast w Żyrardowie to projekt o wartości 1 800 000 zł, z czego 90% pokryła dotacja z programu Pomoc Techniczna. Projekt realizowany był w latach 2016-2019.